Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Nakręciliśmy już kilkaset programów o wyprzedzaniu i omijaniu na przejściu dla pieszych. Piszą Państwo do nas listy, opowiadają swoje doświadczenia, opowiadają swoje przygody. Nawet pan Piotr, kierowca MPK, przysłał nam film. Podczas 4 godzin swojej pracy zarejestrował aż 20 przypadków wyprzedzania i omijania w rejonie przejść dla pieszych. Pokażemy wyjątek z tego filmu, bo cały jest za długi, ale rzeczywiście 20 przypadków w ciągu 4 godzin pracy. Powiecie Państwo, to niedużo, no ale to jeden samochód obserwował te zdarzenia na różnych przejściach dla pieszych. Gdybyśmy stanęli przy jednym z tych przejść, to takich przypadków pewnie byłaby setka. Popatrzcie Państwo, kierowca autobusu MPK, też się z tym nie liczymy, on nam przecież zasłania widoczność, to jest duży pojazd. A mimo to bezrefleksyjnie, jakby nic się nie działo. Jedziemy, nie zastanawiając się, że dzięki naszej jeździe, czy raczej przez naszą jazdę, może za chwileczkę zginąć pieszy albo być bardzo poważnie ranny. Przecież tych wypadków z pieszymi, wypadków już bezpośredniego najechania na pieszych było pod koniec tamtego roku i z początkiem tego roku tak wiele, że powinno tą refleksję wzbudzić w nas. To właśnie. Powinniśmy wreszcie zrozumieć, że ten przepis jest, że obowiązuje, że wyprzedzanie, to przejeżdżanie obok innego pojazdu jadącego w tym samym kierunku, niezależnie od tego, czy jest to takie wyprzedzanie na drodze dwukierunkowej, jednojezdniowej, kiedy musimy wyjechać za pojazdu, czy jest to wyprzedzanie na drodze dwukierunkowej, dwujezdniowej, gdzie jedziemy sąsiednimi, niezależnymi pasami ruchu, ale w tym właśnie momencie jesteśmy od siebie zależni. Manewr, wyprzedzanie jest panu znany? A gdzie, kogo wyprzedzałem? Przejście dla pieszych jest widoczne, oznakowane. Ale nie wyprzedzałem. Panie kierowco? No nie uwierzę, no nie uwierzę, że wyprzedzałem. Ale jak go wyprzedzałem? Pojechałem tamtym pasem. Zaraz panu wszystko pokażę. Pana, jechał pan pasem lewym. Przed przejściem na pieszy dokonał pan metru wyprzedzania. Czyli jechał pan z większą prędkością od pojazdu z prawej strony, który zatrzymywał się powolutku. Wie pan co, nawet nieświadomy jestem tego, bo jechałem, może gadałem przez telefon. Zaraz panu wszystko pokażę. Gadałem przez telefon, to nie, ale na głośno mówiące. W dniu dzisiejszym, tak jak mówię, będzie mandat 200 zł. No nie, nie zgadzam punktów się. Punktów 10. No, bo ja to muszę zobaczyć. Przysługuje panu odmowa. Zrozumiałem wniosek. Ja wiem, ale ja tak nie zobaczę, to nie uwierzę. Dobrze, zaraz panu postaramy się wszystko okazać. Ostrożnie jechałem. Dziś akcja policyjna na ulicy Powstańców Wielkopolskich, tuż za skrzyżowaniem z Wielicką. Na tym przejściu jeszcze nie byliśmy. No ale standardcik, przejście dla pieszych o ruchu niekierowanym. No i oczywiście kierowcy jadą obydwoma pasami jakby nigdy nic. A przecież się wyprzedzają, właśnie bezpośrednio przed albo na przejściu dla pieszych. Powód kontroli panu znany jest? No właśnie nie za bardzo. Manewr, wyprzedzanie znany panu jest? Ja nie wyprzedzałem teraz. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. W rejonie przejścia dla pieszych oznakowanego raptem 50 metrów dalej. No normalnie jechałem tak jak zawsze. Nie, wyprzedzał pan pojazdy w rejonie przejścia dla pieszych. I po prawej stronie, po lewej patrzyłem się, żadnego pieszego nie było w obrębie przejścia patrzenia. Ale to nie chodzi o przepuszczenie pieszych, chodzi o manewr wyprzedzania. Jeszcze nic się takiego złego nie wydarzyło, żebym akurat został ukarany wyprzedzaniem, co naprawdę ciężko powiedzieć, żebym ja akurat manewr wyprzedzania, skoro są dwa pasy, prawda? Proszę pana, tłumaczę panu. Manewr wyprzedzania, gdzie jeden pojazd ma większą prędkość od drugiego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku. Rozumiem, ale zgadza się? No, zgadza się, ale są miał pan większą prędkość od pojazdu z prawej strony? No miałem tam 40. Czyli był manewr wyprzedzania. Nie dużo. Co za to? Proszę pana, dzisiaj będzie mandat 200 zł, punktów 10. O czym dowiedzieliśmy się? Ano o tym, że przecież ja zawsze tak jeżdżę. Przecież co się stało? Ja wyprzedzałem? Chyba nie. Nie, no ja tak jeżdżę normalnie. Tak, normalnie, niestety jeździmy. Jest źle, jest naprawdę źle. Pisze do nas również pan Rafał z Sochaczewa, który poucza teścia i pisze, że nie mógł zrozumieć ten teść, że jadąc szybciej lewym pasem wyprzedzamy tego, który jedzie wolniej pasem prawym. Ale pan Rafał ma do nas pytanie, mianowicie, co ma zrobić w sytuacji, kiedy ktoś za przejściem skręca w lewo, a pan Rafał jedzie prosto. Jak ma to uczynić prawidłowo? Też zwolnić czy nie? Oczywiście też zwolnić. Pan Rafał przyznał nam się, że w tym przypadku myślał, że jednak chyba może pojechać. Troszkę zwolnił, nie zdążył, wyprzedził. Mam nadzieję, że ostatni raz, panie Rafale. Pokażemy dzisiaj kilka takich sytuacji w programie. Myślę, że przekonamy pana Rafała i wszystkich innych, i teścia przede wszystkim. Dobrze, że teść ma tak dobrego zięcia, który wskazał mu na ten przepis jakże ważny. Panie Rafale,
pokażemy, że w Lubartowie, w Krakowie i w każdym innym miejscu ten przepis obowiązuje również w sytuacji, jak jeden pojazd skręca, ale przecież jeszcze jedzie po tej samej drodze, na razie w tym samym kierunku, a drugi jedzie prosto. A teraz zasymuluję tę sytuację, o którą pyta pan Rafał Sochaczewa, która miała miejsce w Lubartowie. Ja zwalniam i będę w tej chwili wyprzedzany, oczywiście, bezkrytycznie. Nie można pomyśleć, a on skręca, pieszy chyba nie ma. Chyba nie ma. Nigdy nie będziecie państwo pewni, nie będziecie widzieli. Wcześniej czy później spowodujemy wypadek z pieszym. Na 100%. No i właśnie obserwujemy teraz z zewnątrz taką sytuację. Pojazd, który zasłania niewątpliwie samochód dostawczy, zwalnia. Piesi wchodzą i prawym pasem samochód wyprzedza bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Pieszy wszedł. Na szczęście wszystko działo się tak, że jeszcze ten pieszy nie był zagrożony. Ale przecież nie wiemy, jak się sytuacja rozwinie. Nie wiemy, gdzie ten pieszy. Nie widzimy. Albo możemy nie zauważyć. Panie Rafale, nie może pan w takiej sytuacji, również nie może pan wyprzedzać. To również pana dotyczy. Dobrze, że pan tym się interesuje. Dobrze, że pan pyta. Dobrze, że pan zwrócił uwagę teściowi. Mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie jasne. I teraz popatrzmy. Obok mnie samochód dostawczy. Gdyby on skręcał w lewo, załóżmy, a ja bym go wyprzedzał, przecież nie będę widział pieszych, prawda? Zrozummy to. I miejmy nawyk. W takim przypadku jedziemy równo z pojazdem. Ani kroku do przodu, ani pół koła do przodu. A popatrzcie państwo, zwalnia samochód dostawczy, widzi pieszych z wózkiem, no chce przepuścić. Piesi wchodzą, w międzyczasie przelatują samochody, przelatują dosłownie tym lewym pasem. No więc jak tu się zachować poprawnie, skoro tylu ciągle z nas popełnia wykroczenia? Panie kierowco, przejście dla pieszych, zgadza się, jest. Dokładnie. Oznakowane. Pojazd z lewej strony pana, który się zatrzymuje przed przejściem dla pieszych, który ustępuje pierwszeństwa pieszym, jest. Zgadza się? Pieszy nie wchodzi. No. Nie ma znaczenia, czy pieszy wchodzi, czy nie. Jest pojazd, który się zatrzymuje. Celem ale ustąpienia... Pani patrzyła w telefon i nie była pana, zdecydowana. Ale pan nie wie, czy ta osoba wejdzie, czy nie wejdzie. Pana obowiązkiem jest zatrzymać się, również przed przejściem dla pieszych. Nie może pan wykonać manewru omijania. Fakał. Nie ma znaczenia. Ja swoim pasem. Pana, oczywiście, ja mam prawym pasem. Auto zatrzymuje się po lewym, manewr omijania. Wie pan, co to za manewr jest, tak? Wiem, doskonale. 500 zł, 10 punktów karnych. Panie kierowco, pana decyzja, czy pan przyjmuje ów mandat? Uła. Czy pan odmawia? Jeżeli pan odmawia, sporządzimy wniosek o ukaranie do sądu rejonowego w Krakowie, włącznie z graniem. Możemy to przeanalizować, nie wiem, macie to nagrane? Za chwileczkę. Możemy przeanalizować. Mam tutaj też list od pani Agnieszki, która jest członkinią klubu Jedź Bezpiecznie i ona ma pomysł, jakby poprawić sytuację przy przejściach dla pieszych. Podaje przykład z Chicago, gdzie przed przejściami ustawiony jest znak stop. Czy to mogłoby pomóc? No, cieszy nas ta troska tych widzów, którzy przejęli się tematem, którzy chcą jakoś pomóc. Nie wiem, czy znak stop byłby tutaj właściwy, no bo przecież nie zawsze potrzebny jest stop. Wystarczy zwolnić i być może wszystko uda się płynnie. Ja już to pokazywałem, mówiłem wielokrotnie. My zwalniamy, piesi wchodzą, przechodzą, my jedziemy. Wystarczyło zwolnienie. Być może, że w amerykańskim prawie jest troszkę inaczej. Ja myślę, że najlepszym pomysłem byłyby wyniesione przejścia. No ale nim zbudujemy wszystkie wyniesione przejścia, nie wiem, czy wszędzie tak się też da ten ruch zorganizować, ale nim to zrobimy, to w międzyczasie zginie jakaś ilość osób i w tym jest problem. Proszę państwa, znak przejścia dla pieszych musi działać tak mocno, jakby to było wyniesione przejście, jakby tam był jakiś szlaban, znak stop. Wystarczy ten jeden znak przejścia dla pieszych, on musi wywołać refleksję. Przede wszystkim musimy chcieć obserwować znaki i chcieć obserwować sytuację. I tu jest największy problem. Nie rozmowa przez telefon komórkowy, nie rozmowa z pasażerem, nie myślenie o tak zwanych niebieskich migdałach, tylko skupienie na jeździe, patrzenie na sytuacje drogowe, obserwacja, zobaczenie znaku przejścia, a wtedy już szczególna ostrożność, zmniejszenie prędkości i będzie dobrze. Słucham jest przejście pana. Dla pieszych oznakowane. Zgadza tak, się? Jest. Tak, zgadza się. Obok jedzie z prawej strony prawym pasem pojazd. Zgadza się? Pan jedzie lewym pasem. Zgadza się? Zgadza jedzie się. Pan większą prędkością od tego pojazdu, który jedzie prawym jaki pasem. Jaki prędkości to jaki zakręt, proszę pana? Jaki prędkość tutaj był? Ale miał pan większą prędkość od pojazdu z prawej strony? Niech pan sobie przypomni tą sytuację. Czy miał pan większą prędkość? Nie wiem. Zaszedł pan manewr wyprzedzania przed przejściem dla pieszych. A gdzie jest zebra? Widzi pan? O. No. Na przejściu dla pieszych dokładnie pan wykonał manewr wyprzedzania. Zebra jest tutaj, tu pani stoi przed zebrą, widzi pan? Dobra no, jest. Byłam po lewej stronie. Patrzę tak? Sam na, tak. Na pasek. Niech pan patrzy. Na pasek, niech pan patrzy, że pan idzie szybciej od pojazdu z prawej strony. Wykonuje pan manewr wyprzedzania. Widział pan dokładnie nagranie? Ja widziałam. Zgadza się? Nie zgadzam się z tym.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.